Czy dzieci też mogą płukać nos i zatoki? Cześć, jestem Matylda. Dzisiaj Wam pokażę irigacyjny junior, bo to jest nowy irigacyjny junior. Niektórzy mają problemy z zatokami, ja właśnie mam. To używają irigacyjny, a ja dzisiaj Wam pokażę szybki sposób, żeby przepłukać nos. Przygotuj roztwór do płukania. Wsyp zawartość jednej lub dwóch saszetek proszku do dołączonej butelki, a następnie uzupełnij ją do zaznaczonej linii przegotowaną ostudzoną wodą. Zakręcamy buteleczkę. I trzęsiemy. Jak już mamy... Tutaj jest taka dziurka, żeby nie wyleciało, to musimy zatkać. To teraz możemy płukać. Dobrze, to płuczemy. W jedną dziurkę, a później w drugą. Teraz będę musiała drugą. Dzieci musieli mieć też, jak widzicie, przy sobie chusteczki gdzieś, żeby wysmarkać sobie nos, żeby ten całe wszystkie bakterie wyleciały. Po wykonaniu irygacji rodzic powinien dokładnie umyć oraz osuszyć butelkę i nakrętkę. Żeby nie była brudna, żeby wszystkie bakterie nie zostały w buteleczce. Wszystko zrobione i możemy gdzie chcemy iść i nie musimy cały czas smarkać nosu i mieć problemy, źle się czuć z nosem. I tak to mamy szybko i możemy oddychać. Możemy wszystkie kwiatki wąchać. No i bardzo dziękuję, że oglądaliście. No i to jest irigacyjny. I bardzo zapraszam, żebyście go używali, jak macie problemy z zatokami. I bardzo dziękuję, że oglądaliście. Pa, pa! Irigacyjny Junior to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok u dzieci powyżej 4 roku życia. Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1 do 2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza. Pamiętaj, aby zabieg irygacji wykonywać nie później niż godzinę przed snem. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania.